W Unreal Engine 5 również nieodłącznym panelem jest dodawanie przez Quixela. Możemy tutaj zaznaczyć jako Add i mamy Quixel Bridge. Może być przypięty jako zakładka. I teraz, gdy mamy nasze asety, widzimy, że możemy korzystać z darmowej biblioteki fotogrametrii. Tak, możemy użyć nawet je w projektach komercyjnych. I oczywiście na początku będę musiał się tutaj zalogować. I teraz po zalogowaniu, zaraz zostanie to odświeżone. Widzimy, że tutaj klikając, mamy już teraz zalogowanie. I gdy mamy nasze modele, no to stąd możemy wziąć 3D Assets, znaleźć coś ciekawego, coś historycznego. Tutaj szukamy na przykład Cambodian Ruins, ruiny Kambodży. I stąd co robię, to po prostu przeciągam, tak? Musimy chwilę poczekać i widzimy, że bez wchodzenia na stronę, bez importowania, zwykłym przeciągnięciem możemy korzystać z tej biblioteki i automatycznie jest to dodawane. No chyba w prostszy sposób nie dało się już tego zrobić.